W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie najczęściej oglądane klipy z hakerami, na przykład takie jak ten. Jak możecie zobaczyć, po pierwsze mamy tutaj reakcję, która jest po prostu odzwierciedleniem tego, co tutaj się dzieje. Mamy 17 fragów, goście sobie latają w samolocie, a chłop z minigana jeszcze, to jest przepiękny chapter 1. Kto z was tęskni za rozdziałem pierwszym, zostawcie łapkę w górę. I swoją drogą, napiszcie w komentarzu, czy kiedykolwiek trafiliście na przykład na coś takiego. Nie wiem, ile tu będzie metrów, ale wygląda to trochę jak jakieś, nie wiem, 150+. Czy ja trafiłem kiedykolwiek na jakiegoś takiego mocnego hakera, żebym w 100% o tym wiedział? Czasami jak gram solo, to mi się wydaje, że wszyscy grają na hakach. Przechodzimy teraz do kolejnego klipa. I pytanie brzmi, dlaczego on tutaj traci... Czekajcie, czy on tu stawiał jak... Ej, nawet nie było widać strzału, że ktoś go tutaj... Trochę to jest dziwne, a gość jest zboksowany niedaleko. Dobra, mamy tutaj ninja i od niego ktoś zginął z... właśnie z drużyny... Ej, a to nie jest ten epicki klip, w którym ninja tego hakera granatnikuje? Chociaż on tutaj teraz nie ma granatnika, żyje tylko Dr. Lupo. Ej, ale to były epickie czasy swoją drogą. Ale dobra, wyeliminowali. I tak myślałem, że tutaj coś z tym jest związane. Dobra, mamy tutaj Vivida, który aktualnie chyba komentuje scenę pro. Jak widzicie, on chyba wtedy doszło do niego. Nie, no nie, nie będę już pro graczem, tylko będę po prostu, nie wiem, komentatorem. Chyba jest komentatorem, może nie tak komentatorem. No gdzieś tam za coś jest odpowiedzialny, dajcie znaka. Ja za bardzo w tym nie siedzę. Okej, mamy tutaj... Ninja tym razem w czerwonych włosach. Ale dlaczego oni tak często trafiają na tych hakerów? To jest dobre pytanie. Czy hakerzy ich, nie wiem, stream snajpują? Czy o co tutaj chodzi? Dobra, mamy tutaj znowu utratę życia, ale znowu nie widać strzału, albo to wideo jest tak pocięte. Nie, no po prostu, ty. Ej, po prostu. Ale czemu nie widać strzałów? Ej, może strzały były? Ja już nie wiem, widzę, co tutaj się dzieje, ale to tak wygląda, jak oni by tracili. Czekajcie, czy ten zginie tak samo? Nie, on tak samo nie zginął. Dobra, mamy tutaj kolejnego gościa. Ej, widzieliście, ile tam było teraz tych? Ile było eliminacji? Patrzcie się. Chłop ma 48 kili. Co jest grane? To szczerze wam powiem, że takiej ilości fragów, w sensie u hakera nie widziałem. Tam mieliśmy 17. Nie widziałem chyba jeszcze takiego klipa. Tutaj tak samo, prawdopodobnie gościu, tak. Ej, właśnie musimy patrzeć pod moją kamerkę. Tam mocno to widać, z czego ktoś tam eliminuje i to jest kilku... Dubi 99, trochę brzmi jak Polak, Dubi 99. Dobra, mamy tutaj kolejny przypadek. Oni sobie tutaj tańczą. Jak oni teraz, pytanie, zginą? Czy oni tutaj zginą? Ej, dobra, zginą. Snajperka 45 metrów. I on ej, dobra, to faktycznie. Aha, tutaj mamy kolejną reakcję ninja na to wszystko. Ej, ale bym się cofnął do tego pierwszego rozdziału z tym wszystkim. Gdzie to jest? No Epic, zróbcie nam taki tryb całej mapy. To by było naprawdę fajne. Teraz na tą chwilę, kiedy ja to nagrywam, mamy teraz lipiec i mamy ten OG Reload. Dajcie w ogóle znaka, co o nim myślicie. I widzowie, no... No, coś tutaj nie gra. W ogóle jaki on ma, czemu on ma parasol przy tej broni? To jest jakiś bóg powtórki. Dobra, to jest bóg powtórki, ale trochę to wygląda, jakby miał, nie wiem, zainstalowane coś dodatkowego w tej broni. Mamy tutaj Cyphera. Co tutaj się wydarzy? Jak on tutaj zginie? W ogóle widzowie, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, który teraz oglądacie, czyli Rafa Plus, to nie jest główny kanał, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tutaj więcej, historii, reakcji i tak dalej, więc zasubskrybujcie, zostawcie łapkę i pamiętajcie o kodzie Rafa to ja. Dobra, wróćmy. Co można tutaj powiedzieć o tym wszystkim? Można powiedzieć tyle, że oni nie mają skinów, nie? No nie, to są totalnie nowe konta, na których ktoś hakuje. Zobaczmy, co mamy tutaj. Ej, co jest? Chłop ma latanie bez samo... Ej, co się to wydarzyło, ty? Ej, to jest aha, i on jeszcze przyspiesza jakoś tym samo... Chyba, że to wideo leci razy dwa, ale chyba nie. Tutaj, 72 godziny po polsku został zlikwidowany. Ej, ale te haki to naprawdę były ciekawe w tamtych czasach, nie? W sensie, nie wiem, ja nigdy na coś takiego chyba nie trafiłem, żebym wiedział w 100%, że ktoś hakuje.
że ktoś tam ma jakieś wspomaganie, to może czasami, ale tak, żeby, nie wiem, żeby trafiał w same głowy, no nie przypominam sobie, tylko ja mam słabą pamięć, więc być może tak miałem, a już nie pamiętam. Ale tutaj mamy ninja i ninja sobie oglądał po kolei, jak gościu trafia wszystko. Oho, czy on zginie na tym? Chociaż to trochę normalnie wygląda, no po prostu dostał. Czy on dostanie na przykład... Z czego on dostał? Z rifla, ale czy to był haker? No nie powiedziałbym, tak szczerze nie powiedziałbym, no nie wiem, co to było dziwnego. Tutaj mamy 46, chociaż to też nie wygląda. Chociaż ten Bambik z kolei, ten Bambik tutaj, zobaczmy. Okej, okay, mamy podjazd, dobra. I co tu się wydarzy? No nie, no chyba nie. Haker czy nie haker, bo już nie wiem, chociaż teraz powinniśmy... Dobra. Ej, no nie wiem, ej widzowie, no daję 80% na haker, a 20% na szczęście, no nie wiem, no chociaż to nowe konto troszeczkę tutaj. Następna osoba, dobra, zobaczcie jak oni się budowali w tym pierwszym rozdziale. Dobra, zobaczmy, mamy tu, aha, czyli on po prostu strzelał i cały czas miał gościa na celowniku jakby, zobaczmy co dalej. Czy on tutaj obija tych gości na daleko? No w sumie to nie jest pokazane, czy... Aha, no tych fragów trochę ma w sumie. Aha, dobra! Tam jest Nick! Hakuje dla zabawy! No to haker, to haker. Tutaj mamy Tifu, zobaczmy, co się tutaj wydarzy. 35. No zobaczmy, być może będzie jego pow. Okej, znowu jest Bambi, chyba że to było zbugowane, nie wiem, jakoś to oglądanie było wtedy zbugowane, nie mam zielonego pojęcia. No tutaj bardzo szybka, szybka destrukcja zawodnika. To jest on, face replace? A, nie powiedziałbym, ale dobra. No trochę kolega się zdziwił. Kolejny Bambik, no tych Bambików jest masa, no i tak to też wygląda. Dobra, zobaczmy następnego hakera, tutaj zlikwidowany... Numer 30 i czy coś tutaj się wydarzy? 49. No ale no to Heda trafił. Dwa fragi, cztery fragi. No nie wiem, no też to wyglądało trochę tak normalnie. Chociaż, a nie, bo to dalej leci. Dobra, to dalej leci ten sam klip. Myślałem, że to kolejny klip. Co się tu wydarzy? Dobra, trafia. No nie trafia. Ej, no trochę to wygląda jak zwykły gameplay, no. Oni tutaj uważają... No by... A, dobra, tutaj 59. Być może ten ziomek, wiecie, raz używa, raz nie używa. Być może tak to wygląda. Chyba, że tu chodzi jeszcze o coś innego, ale dalej mamy tego samego klipa. I słuchajcie... Okej. Okej, spadł. I pamiętam to miejsce jak dziś, a to już było tyle lat temu. 68. O, tutaj jest jakiś wspomaganko. I to dosyć... O, na przykład tutaj jest jeszcze mocniejsze. I tutaj jest kolejny Bambik. Tam mieliśmy Omegę, ale te Bambiki są naprawdę mocno podejrzane. Czy on tutaj coś trafi? Czekajcie. 23-47. No nie, no to... To normalne nie jest. Chociaż to wideo jest też takie rozpikselizowane, że ja nie wiem, czy tam ktoś stoi na daleko, czy nie. Tutaj kolejny Bambik. 62-62. Kiedy w ogóle takie obrażenia w głowie były? W sumie, ej, teraz to jest dobre pytanie. Ile teraz zwykła broń strzela w głowę? Po 40 parę chyba, nie? Chyba, ale ej, w sumie to jest dobre pytanie, ale patrzcie się, zwykła pewnie niebieska, zielona M-ka biła 62 w głowę. 62. To jest naprawdę mocny... No i na przykład patrząc na ten rozdział, który teraz oglądamy, porównując go do tego OG Reload, no to jest stare tekstury mapy, ale jeśli chodzi o mechaniki, no to są nowe, no nie? No ale to też ciężko by było im rozgraniczyć. Okej. Okay. Mamy tutaj kolejnego klipa i prawdopodobnie on tutaj bardzo szybko zginie. Tak by to wyglądało, chociaż no jak na razie... Ej, on strzelał chyba razy dwa. Tak to trochę wygląda, jakby strzelał razy dwa.